Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Donald Tusk atakuje rząd za brak środków z funduszu odbudowy. Tymczasem to politycy Platformy domagali się blokowania unijnych funduszy dla Polski, zarówno w polskim Sejmie, jak i na arenie międzynarodowej. Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w internecie przypomina, ile pieniędzy należy się Polsce z unijnego funduszu odbudowy po pandemii. Na wypłatę 58 miliardów euro nie ma jednak szans, ponieważ Komisja Europejska nadal nie zaakceptowała polskiego krajowego planu odbudowy. Aby środki uruchomić, Komisja oczekuje od polskiego rządu likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Od pół roku te pieniądze powinny płynąć do waszych firm, do waszych budżetów rodzinnych. Jedyny powód, dla którego po te pieniądze nie możecie sięgnąć, to jest rząd PiS-u. Nagranie byłego premiera kończy się takimi słowami. To nie są patrioci, to są idioci. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki tłumaczy, skąd taki dobór słów szefa Platformy. Czasami jest potrzebna trochę ostrzejsza forma, żeby pokazać, że to rzeczywiście nie patrioci, a idioci, no bo ktoś, kto rezygnuje z ogromnych pieniędzy, no to jednak działa na szkodę państwa polskiego. Donald Tusk chce po prostu być na tyle radykalny w języku i w gestach, ażeby przyciągnąć uwagę całego tego elektoratu opozycyjnego, lewicy, być może Hołowni. Wskazuje profesor Mieczysław Ryba. Tymczasem w maju minionego roku, kiedy Sejm ratyfikował przyznanie Polsce środków z funduszu odbudowy, to politycy Koalicji Obywatelskiej wstrzymali się od głosu. Wstrzymywanie się od głosu jest przeciwskuteczne, bo to pokazuje, że są tematy, które dominuje polityka, a powinna w nich dominować polska racja stanu. Mówi poseł Dariusz Klimczak z Koalicji Polskiej. Ponadto członkowie rządu Donalda Tuska wzywali wręcz unijnych urzędników do blokowania środków dla Polski. Unia nie ma teraz wyjścia. Unia musi, jakby logicznie patrząc, albo nałożyć dzienne kary finansowe, albo wstrzymywać finansowanie. Nic, co polskie, nie jest tak ważne jak przejęcie władzy i słynny program Ulica i Zagranica jest ciągle aktualny. Zaznacza socjolog dr Mirosław Boruta-Krakowski. Także w Parlamencie Europejskim politycy Europejskiej Partii Ludowej, której szefem jest właśnie Donald Tusk, głosowali za rezolucją wzywającą Komisję Europejską do niewypłacania należnych Polsce funduszy. Przewodniczący PO zmienia obecnie kurs i domaga się pieniędzy dla Polaków, zaznacza poseł Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Po tych wielu miesiącach Platforma idzie po rozum do głowy i widzi, że te pieniądze, choć nie byli ich entuzjastami kilka miesięcy temu, naprawdę są Polsce potrzebne. Ale to przedstawiciele Lewicy i PSL-u również popierali szkodliwą dla Polski rezolucję, przypomina poseł Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma drugiego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, gdzie opozycja działałaby na szkodę własnego państwa. U nas jest to prawie że normą i do tego dochodzi jeszcze postawa Donalda Tuska, który w sposób podobny zniechęca raczej, żeby Polsce pomagać, niż zachęca do tej pomocy. W ostatnich dniach pojawiła się szansa na odblokowanie środków z funduszu odbudowy. Swoje propozycje rozwiązania sporu w sprawie Sądu Najwyższego przedstawił prezydent Andrzej Duda. Jednocześnie do Sejmu wpłynął podobny projekt przygotowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. W tym roku waloryzacja rent i emerytur wyniesie 7%, ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Rząd planuje też wypłatę czternastek. Rekordowa waloryzacja, która już od 1 marca obejmie naszych emerytów i rencistów, gdzie świadczenie emerytalne będzie wynosiło na rękę 1217,98 zł. W tym roku także jesienią lub późnym latem emeryci otrzymają 14. emeryturę. A więc na początku roku po pierwsze emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. Dzisiaj najwyższa w historii ostatnich przynajmniej 15 lat waloryzacja. Waloryzacja zdecydowanie o miliardy złotych przekraczająca to, co jest obowiązkowe w ustawie. 13. emerytura i 14. emerytura także do wypłacenia w tym roku. Od dziś nie obowiązuje już tak zwana kwarantanna z kontaktu. Do wszystkich osób, które były nią objęte, wczoraj dotarły wiadomości SMS od resortu zdrowia.
Wariant Omikron, na co zwraca uwagę resort zdrowia, jest mniej zjadliwy. Osoby zakażone chorują też krócej, stąd zmiany, jakie zaproponował minister Adam Niedzielski. Od dziś nie ma już tak zwanej kwarantanny z kontaktu. Chodzi o te osoby, które trafiły na kwarantannę na podstawie wywiadu epidemicznego ze względu na kontakt z zakażonym. Osoby, które przebywały na takiej kwarantannie, wczoraj otrzymały wiadomość od resortu zdrowia. Wszystkie SMS-y już wysłane do osób kwarantannowych z kontaktu. Łącznie wysłanych zostało 79 tysięcy SMS-ów. Kwarantanna z kontaktu nie będzie już dłużej obowiązywała w szkołach. Jedno zakażenie w klasie powodowało wprowadzenie nauki zdalnej na 10 dni. Podkreślał na antenie radiowej Jedynki minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Odejście od tej kwarantanny z kontaktu zdecydowanie zmieni sytuację w szkołach i uprości tę sytuację w szkołach. Nie będzie już takich obciążeń tych sanitarnych i obowiązków sanitarnych po stronie dyrektorów szkół, jakie były do tej pory. Zwolnienie z kwarantanny nie zwalnia z odpowiedzialności. Osoby, które będą się czuły gorzej po takim kontakcie, mając jego świadomość, powinny być uczulone na konieczność wykonania testu i poddania się potem w konsekwencji izolacji. Także dziś zniesiona została tak zwana kwarantanna przyjazdowa dla osób, które podróżują z krajów strefy Schengen. W przypadku pozostałych państw kwarantanna została skrócona do 7 dni. Kolejne zmiany wejdą w życie w najbliższy wtorek. Skrócony zostanie okres izolacji osoby chorej do 7 dni. Wraz z osobą zakażoną izolację będą kończyli jej współdomownicy. Dziś przypada 18. rocznica śmierci generała Ryszarda Kuklińskiego. Z tej okazji w Warszawie zaprezentowano wystawę poświęconą pamięci bohatera. Znalazł się na niej medal przyznany generałowi Kuklińskiemu przez CIA. 18 lat temu, 11 lutego 2004 roku w USA, zmarł pułkownik Ryszard Kukliński, nazywany pierwszym polskim oficerem w NATO. W czasie zimnej wojny, współpracując z CIA pod pseudonimem Jack Strong, przekazał Amerykanom kilkadziesiąt tysięcy stron dokumentów dotyczących PRL-u, Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego, mówi dr Robert Derewenda z lubelskiego IPN. Pułkownik Kukliński to człowiek, który można by powiedzieć, że wyprzedził cały naród czy całą Polskę w wejściu do NATO. To pułkownik Kukliński tak naprawdę oddawał najważniejsze tajemnice wojskowe Układu Warszawskiego Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. Pułkownik Kukliński, przekazując najważniejsze tajemnice Układu Warszawskiego, niewątpliwie przyczynił się do upadku komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej i do rozpadu Związku Sowieckiego. Dziś w 18. rocznicę jego śmierci w Izbie Pamięci jemu poświęconej w Warszawie otwarto wystawę, na której zaprezentowano szczególny eksponat, który według wstępnych założeń miał być całkowicie utajniony, mówi dyrektor Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego Filip Frąckowiak. Medal for Distinguished Service, który Ryszard Kukliński otrzymał od CIA, od Stanów Zjednoczonych, ten medal trafia do Polski po 40 latach. Był oczywiście w rękach Ryszarda Kuklińskiego. Nasze starania trwały wiele miesięcy w ostatnim roku, aby trafił on do Polski. No i mogę z dumą powiedzieć, że nasze muzeum pozyskało tę wielką pamiątkę dla Polski. Pułkownik Kukliński to, jak mówili Amerykanie, Polak, który najbardziej zaszkodził Sowietom, wspomina profesor Wiesław Jan Wysocki, przewodniczący Rady Muzeum generała Ryszarda Kuklińskiego. To na bazie tych wszystkich informacji, jakie przekazał Amerykanom Kukliński, Stany Zjednoczone pod wpływem Brzezińskiego dokonały zmiany swojej taktyki, jeżeli chodzi o cele atomowe w Europie Środkowej. To jest bardzo istotne, bo to chroniło także ludność cywilną od skutków działań na wypadek wojny nuklearnej. 2 września 2006 roku prezydent Andrzej Duda mianował pośmiertnie Ryszarda Kuklińskiego na stopień generała brygady. Medal mu poświęcony, a także inne eksponaty związane z bohaterem można oglądać na wystawie czasowej do końca lutego. Z kolei od 30 czerwca w Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego, nowej placówce,
placówce, w którą zmieni się dotychczasowa Izba Pamięci. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Pod takim hasłem obchodzimy dziś 30. Światowy Dzień Chorego. W specjalnym orędziu na Światowy Dzień Chorego Ojciec Święty Franciszek mówił o miłosierdziu rozumianym jako bliskość z chorymi. Zawierzam wszystkich chorych i ich rodziny. Zjednoczeni z Chrystusem, który bierze na siebie ból świata, niech odnajdą sens, pocieszenie i ufność. Modlę się za wszystkich pracowników służby zdrowia, aby bogaci w miłosierdzie potrafili ofiarować pacjentom wraz z odpowiednią opieką swoją braterską bliskość. Uroczystości związane z Światowym Dniem Chorego odbywały się dzisiaj w całej Polsce, między innymi w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Mszy świętej przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski, nawiązując do orędzia Ojca Świętego Franciszka, wskazał na cierpienie jako drogę do ściślejszej komunii z Bogiem. Chodzi o to, aby chrześcijanie, ludzie wierzący zatem, otwarli się na Boga jako źródło ufności, którą to ufność powinien w Bogu pokładać każdy człowiek chory. Z kolei w słowie skierowanym do chorych w Gdańsku pasterz archidiecezji gdańskiej ksiądz biskup Wiesław Szlachetka podkreślił zbawczy sens cierpienia i choroby. Znam wiele przykładów, gdy ktoś wskutek choroby powrócił do Boga i zmienił swoje życie. Mając na uwadze zbawienie, które obejmuje naszą wieczną przyszłość, przestaje mieć wartość absolutną powiedzenie, że najważniejsze jest zdrowie. O modlitwę za chorych apeluje ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski, biskup diecezji legnickiej. By cierpienie łączyć z modlitwą, ofiarowywać w najróżniejszych intencjach, które sam Duch Święty podpowie. Cierpiącym nieodłącznie towarzyszą duchowni. Chorzy mogą skorzystać z sakramentu pokuty, Eucharystii, a także namaszczenia chorych. Modlitwa przynosi uzdrowienie, ten sakrament i odpuszczenie grzechu. Wtedy, kiedy dany chory nie może skorzystać z sakramentu pokuty. Bliskość z chorymi, zarówno duszpasterska, jak i medyczna, wymaga pewnej empatii, wskazuje prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów, profesor Jan Dudala. Nie ma dobrego kontaktu bez empatii, tak sądzę, albo jestem pewien. Natomiast w tych pandemicznych czasach, kiedy lekarz i pielęgniarka występują, jak tutaj dr Skoczyński mówił, w zbroi, kiedy chory nie widzi jego oczu, nie widzi jego twarzy, no to jest bardzo trudniejsza ona jest do zrealizowania. Chorzy nie powinni umierać w samotności, nawet w dobie pandemii COVID-19, podkreśla koordynator szpitala tymczasowego w Pyrzowicach dr Szymon Skoczyński. Niestety w tej pandemii jest tak, że my nie możemy zawsze mówić o tym, że sukcesem będzie wyleczenie chorego, bo tak nie jest. W wielu sytuacjach sukcesem jest to, że ten pacjent zgaśnie bez bólu, odejdzie nie w samotności. Na to samo zwracał uwagę Ojciec Święty Franciszek w dzisiejszym orędziu. Kiedy się dobrze rozejrzymy w naszym środowisku, w naszej rodzinie, to wszędzie są osoby, które potrzebują naszej bliskości, naszego zrozumienia, naszej pomocy. Podkreślał metropolita katowicki ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc. W wielu miejscach mszy świętej towarzyszył sakrament namaszczenia chorych. Światowy Dzień Chorego jest jednocześnie wspomnieniem Matki Bożej z Lourdes. To tam w 1858 roku Matka Boża ukazała się ubogiej pasterce świętej Bernadecie Subiru. Podczas objawień Maryja wzywała do modlitwy i pokuty. Na granicy z Ukrainą zwiększa się liczba rosyjskich sił. Jeśli Władimir Putin nie zaprzestanie prowadzenia działań militarnych, wówczas Moskwę czekają poważne sankcje. Prezydent Andrzej Duda wziął dziś udział w wideokonferencji organizowanej przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Wzięli w niej udział m.in. przywódcy Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady, Włoch, Rumunii oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Jest absolutna jedność przywódców Zachodu, jest poczucie głębokiej potrzeby solidarności
deklarowanie tej solidarności, zarówno naszej wzajemnej, jak i naszej solidarności z Ukrainą, konieczności pomocy Ukrainie, aczkolwiek nie ma żadnej deklaracji wysłania jakichkolwiek sił militarnych, wojskowych na Ukrainę. Niemniej jednak jest gotowość wspierania Ukrainy zarówno finansowo, jak i poprzez dostawy broni i innych środków, których Ukraina będzie potrzebowała. Tymczasem polski minister spraw zagranicznych kontynuuje wizytę na Ukrainie. Jako przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie podkreślał, że kluczem do rozwiązania konfliktu jest współpraca wszystkich członków wspólnoty. The OSCE will continue to do everything we can. W OBWE będziemy nadal robić wszystko, co w naszej mocy, ale wywiązanie się ze zobowiązań i trwałe zakończenie kryzysu wymaga woli politycznej i zaangażowania wszystkich stron. Dlatego też profesor Zbigniew Rau 15 lutego rozpocznie wizytę w Moskwie. Będzie tam rozmawiał z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Jest to pewna gra pozorów, która prowadzić może tylko do jednego, że Polska zostanie na arenie międzynarodowej jeszcze bardziej zbagatelizowana i ośmieszona. Mówiła politolog dr Lucyna Kulińska. Rosja prowadzi bardzo niebezpieczną grę z Zachodem. Jeśli dojdzie do eskalacji konfliktu, to Kreml będzie musiał liczyć się z poważnymi sankcjami. Sollte das nicht gelingen, wird es Sanktionen geben, und zwar Sanktionen. Jeśli wysiłki dyplomatyczne nie dojdą do skutku, wtedy nastąpią sankcje i to sankcje, które będą bardzo ciężkie dla Rosji. Dass jede Sanktion natürlich auch Kosten in der eigenen Volkswirtschaft hat. Podkreślał wicekanclerz Niemiec Robert Habeck. Jednocześnie, gdy Polska i inne kraje europejskie starają się doprowadzić do zakończenia konfliktu, w mediach pojawiła się informacja, że amerykańscy żołnierze przylecieli do naszego kraju nie po to, aby pomóc, ale po to, by ułatwić obywatelom USA zamieszkującym na Ukrainie ewakuację do ojczyzny. To dezinformacja prowadzona przez Rosjan, podkreśla dr Radosław Tyślewicz z Akademii Marynarki Wojennej. Ewakuacja obywateli do tej pory, przynajmniej ze stref konfliktów, czy w ogóle z jakichś punktów zapalnych, nigdy nie wiązała się z tego typu przerzutami wojsk lądowych amerykańskich, więc tym bardziej skłania to do kwalifikowania takich głosów jako dezinformację. Prezydent USA Joe Biden apeluje do Amerykanów, aby niezwłocznie opuścili Ukrainę. Podobny apel wystosował także rząd Holandii. American citizens. Should leave now. Amerykańscy obywatele powinni wyjechać już teraz. To nie jest tak, że mamy do czynienia z organizacją terrorystyczną. Mamy do czynienia z jedną z największych armii na świecie. To zupełnie inna sytuacja i sprawy mogą się potoczyć w szaleńczym tempie. Amerykanie w dalszym ciągu dostarczają także broń. Dziś w Kijowie wylądował kolejny samolot z dostawą 90 ton amunicji. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.